ćwiczenie, które często wykonuję, jest proste, a jednak skuteczne. Kiedy mamy kontrolę boczną, przechodzimy lewą ręką na biodra, prawą przechodzimy za głowę i mamy teraz, tutaj tworzy nam się przestrzeń. Lewą ręką chwytamy za kołnierz. Wygląda to mniej więcej tak. Kiedy już mamy ten chwyt, następnie przechodzimy prawą ręką do kołnierza. Możemy to robić tak, że kiedy mamy rękę z tej strony, wtedy przykładamy ją sobie, albo po prostu od razu idziemy do tej pole. Kiedy już mamy ten chwyt, schodzimy przed ramieniem na szyję. Ręka, która jest pod spodem, ciągnie do góry, prawa w dół. Lewą ręką kontrujemy biodra, prawą przekładamy, lewą idziemy, chwytamy za połę pod pachą, druga idzie na przeciwległą połę, idziemy przed ramieniem na szyję i tworzymy pressing przed ramieniem, a ręka, która jest pod spodem, ciągnie do góry i wygląda to tak.